Jaya Acharya Deva, Jaya Śla Prabhupada. Jest to 14. płyta, 26. ścieżka. The following is a class from the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam, first canto, kanto pierwsze, fifth chapter, rozdział 5, tekst 24, given by his divine dany przez Jego boską miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 5 sierpnia 1975 roku we Vrindavan w Indiach. Chapale Adhape Dante Adhita Kirnate Anuvartini Chakru Kipan Jadapi Tulla Darshana Tussu Sumane Munayo Alpavasini. These are the qualifications. To są kwalifikacje. How to receive jak przyjąć łaskę of the devotee. Wielbiciela. Yes. On był Narada Muni w swoim poprzednich narodzinach. Był sługą, chłopcem. Ale chłopcy z reguły są niespokojni. Ale Narada Muni nie był niespokojny. Chapale. Co jest tam dane? Proclivities. Że skłonność. Ogólnie chłopcy są przywiązani do tak wielu różnych zabaw. To również staje się możliwe dzięki towarzystwu. Tak, jesteście wszyscy młodzi. Macie tak wiele pragnień naturalnie. Szczególnie w krajach zachodu. Ale dobrowolnie porzuciliście nie chodzić do restauracji, nie chodzić do klubów, czy do teatru, czy kina. To są dobre kwalifikacje. On był chłopcem, ale porzucił wszystkie te rzeczy. Arbhaka. Arbhaka oznacza niedoświadczony za bardzo, czy prawie głupiec, ignorant. Są nazywani Arbhaka. Chociaż był dzieckiem, był chłopcem, ale w towarzystwie wzniosłych wielbicieli, on również został bardzo rozsądny. Rozsądny. I nie mówił zbyt wiele. Niepotrzebne mówienie zbyt wiele jest wbrew duchowemu postępu życia. Dlatego czasami osoby będące bardzo takimi mówcami, one mają polecenia od swojego mistrza duchowego, że lepiej pozostań spokojny. Co? Ktoś, oni praktykują bycie zawsze spokojnym. Zobaczycie niektórych sadhu, żebracy. Oni zawsze utrzymują spokój, milczenie. Ale czasami robią to. To nie jest dobre. Spokój znaczy nie mówić nonsensów. Cokolwiek mówisz, ty mów o Krysznie. To jest prawdziwy spokój. Robienie ślubu, że ja nie będę mówił nic za wyjątkiem tematów o Krysznie. To jest prawdziwy spokój.
milczenie. Nie, że stanie się spokojnym. Stanie się spokojnym. Umysł będzie działał. Lepiej intonuj Hare Krishna i słuchaj. Nie ma kwestii zostania spokojnym. To jest werset o Ambarisha Maharaji. Vachangsi Vaikuntha Gunanu Varna. Mana Krishna Padaravinda. If you fix up your mind. Jeśli skupisz swój umysł na Krishnie, naturalnie te rzeczy będą kontrolowane. Najpierw nasz umysł musi być skupiony na lotosowych stopach Krishna. Zawsze intonuj Hare Krishna. I intonuj i słuchaj. Naturalnie. Z intonowaniem świętego imienia Krishna. Będziesz pamiętał formę Krishna. Lotosowe stopy Krishna. W ten sposób. Jeśli skupimy nasz umysł zawsze na lotosowych stopach Krishna. Naturalnie. Te dobre cechy się pojawią. Jashasti bhakti bhagavati akinchana sarvai gunai tatra samasate sura. Bhakti, unless you have got bhakti. Dopóki nie posiadasz bhakti. Manmana bhavamad bhakta. Who can fix up his mind? Kto może skupić swój umysł na lotosowych stopach Krishna, dopóki nie jest wielbicielem? Manmana bhavamad bhakta. So. To są podstawowe kwalifikacje. I alpabhasini, i w tym samym czasie musi być tam służba. Jedynie ja intonuję, ale nie, ja nie daję służby. To może być możliwe dla Haridasa Thakury. On jedynie intonował 300 tysięcy imion. To było możliwe przez Haridasa Thakura, ale jeśli imitujemy Haridasa Thakura, że ja będę jedynie intonował, to nie jest intonowanie, ty będziesz jedynie spał, to wszystko. To nie jest możliwe. To jest możliwe jedynie dla osoby wyzwolonej. Dlatego nie powinniśmy imitować. Nasz Guru Maharaja potępił to. Pratishtarotare nidjanero ghare tabo hari naam kevalo koita. We Vrindavan zobaczycie, jest tak wiele. Oni imitują. W odosobnionym miejscu intonują. Ale nie mogą nawet porzucić palenia papierosów, widzicie? Ten rodzaj imitacji nie ma wartości. Dlatego śuśrus samana. Musisz dawać służbę mistrzowi duchowemu. Mistrz duchowy nie przyjmuje żadnej służby dla swojej osobistej korzyści, ale dla korzyści Kryszny. Więc to jest potrzebne. Śrusiu samana. Dante adhita kiranake omubhaktini. Przestrzeganie zasad. Cokolwiek mędrcy polecają, chłopiec natychmiast. Natychmiast on wykonywał to. To są kwalifikacje. Wtedy czakru znaczy robił kripa, łaska. Naturalnie. Jeśli ktoś przestrzega czegoś bez żadnego wahania, cokolwiek mistrz duchowy mówi, naturalnie on zostanie łaskawy. Każdy stanie się łaskawy. Dlaczego mistrz duchowy? Mistrz duchowy jest tak jego naturą, że stanie się łaskawy, ale każdy, jeśli podążasz, jeśli jesteś mu posłuszny, wtedy on stanie się łaskawy. Ten chłopiec jest bardzo wspaniały. On jest posłuszny naszym poleceniom, on służy bardzo wspaniale. To jest potrzebne. Chakrum kripa jadapi tulladarsana tulladarsana
ponieważ święte osoby, one nie rozróżniają, że ta osoba powinna otrzymać szczególną łaskę. Oni nie mają takiego rozróżnienia. Oni są łaskawi dla każdego. Ale nadal, chociaż oni są równi dla każdego, mimo to, kto jest bardzo skłonny, aby wykonać służbę, szczególnie oni są skłonni tej osobie. Dlatego jest powiedziane. To nie jest tak, że osoba święta jest stronnicza, pokazując komuś szczególną łaskę, a komuś nadając łaski. Nie. Oni są otwarci dla każdego. Tak, Krishna. On jest otwarty dla każdego. Krishna mówi, to nie jest tak, że to jest przeznaczone jedynie dla Arjuny. On jest otwarty dla każdego. Tak. Światło słoneczne jest otwarte dla każdego. Każdy może cieszyć się blaskiem słońca, ale jeśli utrzymuje swoje drzwi zamknięte dobrowolnie, wtedy co słońce zrobi? Słońce jest. Jest werset Chanakya Pandity. Nahi harati jasna chandas chandala vishman. Chandala oznacza niską kastę, niższą od śudrów, mięsożarcy, jedzący mięso. W Indiach nazywani są chandalami. Szczególnie świnie, jedzący świnie. Do dzisiaj nawet znajdziecie w wioskach zamiatacze. Oni łapią świnie, oni trzymają świnie. Sprzedają, również je jedzą. Taką żywą świnię oni palą w ogniu. To dzisiaj, publicznie. I ona tak kwiczy, jak nie wiadomo co. Ale oni mają pozwolenie na to. Publicznie to robią. To jest bardzo zanieczyszczające, grzeszne miejsce, zanieczyszczone. Ale to nie znaczy, że blask księżyca tam nie świeci. Blask księżyca tam świeci, ponieważ to jest dom Chandali. Dlatego księżyc nie rozważa, że on nie powinien mieć tego blasku. Czy blask słońca nie powinien tam być? Nie. Blask słoneczny jest równo rozprowadzany. Chandra oznacza księżyc. Podobnie wszyscy wielbiciele czy Krishna, on nie jest taki stronnicy. Czy to wielbiciel, czy wielbiciel Kryszny, czy Krishna, nie jest taki stronniczy w ukazywaniu łaski komukolwiek. Łaska jest otwarta dla każdego. Ale nadal, jeśli ktoś ma skłonność dać służbę, Shushu Shamana szczególnie, to nie jest taka stronniczość. To jest naturalne. Tak, ktoś ma swojego własnego syna i są synowie innych, również dzieci innych bawią się razem. Jeśli jest niebezpieczeństwo, ta osoba udaje się najpierw ratować swojego własnego syna. Ty nie możesz powiedzieć, o, jesteś tak stronniczy. Nie, to nie jest stronniczość, to jest naturalne. Jest to naturalne. Nikt nie będzie krytykował, że ty nie ratujesz syna innych, ty tylko dbasz o swojego własnego syna. To jest naturalne. Krishna również mówi. To jest fakt, jak Krishna, najwyższa osoba Boga, może być wrogiem kogoś
czy przyjacielem kogoś. To nie jest możliwe. Nikt nie jest moim szczególnym faworytem i nikt nie jest moim wrogiem, ale osoba, która podjęła służbę oddania i z miłością i wiarą jest zaangażowana w służbę oddania, jestem szczególnie skłonny dla tej osoby. Tak rząd przychylny. Rząd nie jest wrogiem czyimś czy przyjacielem kogokolwiek. Ale jeśli ktoś daje szczególną służbę dla rządu, on jest uznany. On otrzymuje tytuł pan czy CIA czy coś takiego. Te rzeczy są naturalne. To nie jest stronniczość. To nie jest tak, że jeśli rząd oferuje komuś szczególne uznanie za jego służbę, to nie jest stronniczość. Podobnie, kiedy Narada Muni w swoich poprzednich narodzinach był bardzo szczery, posłusznie zaangażowany w służbę dla świętych osób, oni Chakru Kripam, szczególną łaską go obdarzyli. Dopóki tam nie było szczególnej łaski, jak natychmiast po narodzinach on mógł zostać Narada Munim? Szczególna łaska. Każdy jest zaangażowany, ale to jest szczególna łaska. Jest tak wiele przykładów takich, ale tego nie powinniśmy przyjmować, że to szczególna łaska jest stronnicza, nie. Dlatego to słowo jest użyte. Jeśli zdobędziemy te cechy, główną podstawową zasadą jest śruśruśamana, śruśrusa, służba. Służba jest niezwykle ważną rzeczą. Ktoś powinien być bardzo taki powściągliwy, ktoś powinien być i unikać niepotrzebnego zaangażowania. Te rzeczy są możliwe, kiedy będziemy nieprzywiązani do tak zwanego materialnego zaangażowania. To jest niedozwolony seks, jedzenie mięsa, intoksykacja i hazard. To są niepotrzebne rzeczy. Tam nie ma potrzeby tych rzeczy, ale my mamy nawyk do nich. Dlatego my nawykliśmy z powodu złego towarzystwa. Dlatego powinniśmy odejść od wszystkich tych rzeczy. To jest nazywane Danta. Jakie jest znaczenie Danta? Dane tutaj? Kontrolować zmysły. Kontrola zmysłów. To jest Danta. My musimy kontrolować te rzeczy. Wtedy szczególna łaska będzie tam. W Bhagavad Gita Pan mówi, wszystkie Wedy szukają mnie. Pan Sri Chaitanya mówi, że w Wedach tematy są jedynie trzy, zwane ustanowienie związku żywych istot z najwyższą osobą Boga, spełnianie relatywnych obowiązków w służbie oddania i tak osiągnięcie ostatecznego celu z powrotem do Boga. I w ten sposób oni byli opisani Veda Vadin w poprzednim wersecie. Vedanta Vadi, czy zwolennicy Vedanty, wskazuje na czystych wielbicieli osoby Boga. To jest Vedanta Vadi. Veda Vadi. Veda Vadi znaczy rzeczywiście ktoś, kto wie, co jest celem Ved. Oni przyjmują świadomość Kryszny. A kiedy Chaitanya Mahaprabhu rozmawiał o filozofii Vedanty z Sarvabhaumam Bhattacharyą, on powiedział, że w Vedancie czy Vedach są jedynie trzy rzeczy. Sambandha, Abhideya i Prayojana. Wszelkie pisma. W Bhagavad Gita również te same trzy rzeczy tam są. Sambandha, Abhideya i Prayojana.
Sambandha oznacza najpierw, jaki jest mój związek z Bogiem. To jest nazywane Sambandha. Tak najpierw chłopiec czy dziewczyna wychodzą za mąż, żenią się. To jest system wedyjski. Ojciec, matka wybierają. To jest nazywane Sambandha. Kiedy są tak usytuowani, że ten chłopiec będzie poślubiony z tą dziewczyną, to jest nazywane Sambandha. Związek. Wtedy, kiedy Sambandha jest ustanowiona przez małżeństwo, kiedy chłopiec i dziewczyna są w małżeństwie już, wtedy Sambandha jest zrobiony. Teraz chłopiec i dziewczyna mogą pozostać oddzielnie w swoich szczególnych domach. Nie. To jest abidea. Kiedy są połączeni przez małżeństwo, tam muszą być związki pomiędzy nimi. To jest nazywane abidea. Abidea. Abidea nie znaczy, że teraz nasza małżeńska ceremonia, związek jest ustanowiony. Teraz ty, pan taki i taki, idź do domu, ja pójdę do domu. Nie. Tam muszą być faktyczne czynności. Żona powinna dbać, służąc mężowi, i mąż powinien dbać o żonę. Wtedy związek. Dlaczego ten związek? Dlaczego te czynności? Teraz, tam jest prayojana. Czym jest ten prayojana? Aby otrzymać syna. Małżeństwo znaczy otrzymać syna. To jest prayojana. Bharya oznacza żonę. Ktoś musi przyjąć Bharya, żonę. Dlaczego? Putrate. Z powodu otrzymania syna. Dlaczego? Dlaczego jest konieczność otrzymania syna? To jest cywilizacja wedyjska. Putra. Putra znaczy... Putra. Pu znaczy punnam no naraka. Jest piekło, które jest nazywane put. Więc z tego piekielnego stanu ktoś, kto wyzwala trajatet i ti tra, dlatego on jest nazywany putra. Każde sanskryckie słowo ma znaczenie, korzenne takie znaczenie, putra. Putra jest potrzebna. Dlaczego? Że po śmierci, jeśli tak się zdarzy, że ojciec nie otrzyma zwykłego życia, czy pójdzie do piekielnych warunków życia, syn go wyzwoli. Dlatego ceremonia śradha. Tam jest śradha. Czym jest ta ceremonia śradha? Ceremonia śradha oznacza ofiarowywanie pożywienia Vishnu i z prasadam przodkom czy ojcu, to jest ofiarowane. Także jedząc prasadam, jeśli jest on w życiu duchów czy w piekielnym, on będzie wyzwolony. To jest nazywane śradha. Jest to obowiązkiem syna w ceremonii śradha. Advaita Acharya. On również spełniał ceremonię śradha i on ofiarował prasadam pozostałości pożywienia Haridasa Thakurowi. Haridas Thakur był w Shantipur i intonował mantrę Hare Krishna dzień i noc. I kiedy on przyjmował jakieś prasadam, on zwykł przychodzić do Advaita Achary i przyjmować prasadam tam. Dlatego jednego dnia Haridas Thakura zapytał Advaita Acharya, że, dlaczego dajesz mi prasadam? Znaczy, on zaprezentował siebie, że ja pochodzę z rodziny muzułmańskiej. Dlaczego tak bardzo dbasz o mnie, dajesz mi prasadam? Dbasz tak bardzo o mnie. Zrobiłeś dla mnie chatkę. Dlaczego?
Jesteś jednym z liderów braminów w Shantipur. Wszystkich bardzo wzniosłych uczonych braminów. I jeśli tak bardzo będziesz dbał o mnie, wtedy oni mogą krytykować ciebie, znieważać cię. Ja myślę, nie powinieneś tego robić. Ja nie chcę, żebyś był krytykowany, czy żebym ja był krytykowany. Advaita Acharya powiedział, nie. Ja nie robię niczego wbrew pismom. Nikt nie może krytykować. Ja nie robię nic wbrew pismom. W pismach. Jiva Goswami również dał cytat z pism, że to nie ma znaczenia, w jakiej rodzinie osoba przychodzi, ale jeśli jest czystym wielbicielem, on powinien przyjąć wszelką ochronę i powinien mieć ofiarowaną taką dobroczynność, jałmużnę. Powinien mieć ofiarowane prasadam. Cała opieka powinna być dla niego. To jest w pismach wskazówka. Advaita Acharya powiedział, że więc robię właściwą rzecz i karmię w ciebie. Ja karmię codziennie wiele milionów braminów, karmiąc ciebie. Karmiąc ciebie. To są stwierdzenia w Chaitanya Charitamrita. To ofiarowanie prasadam, putra, właściwe putra, jest przeznaczone, aby ofiarować prasadam Vishnu. Także jego przodek i ojciec może być wyzwolony. To jest system putra. A prawa putra. Takie Vedanta Vadi, czyli Bhakti Vedanta, są niestronnicze w rozdawaniu, w rozprowadzaniu. Ten tytuł Bhakti Vedanta był dany dla tych Vedanta Vadi, ponieważ w naszym społeczeństwie tam nie było Vedanty. Dlatego jacyś Vaishnavowie wybrali mnie, abym otrzymał ten tytuł Bhakti Vedanty. Vedanta znaczy Bhakti, zrozumienie Bhakti. Ponieważ kto może zrozumieć Krishnę, dopóki on nie ma Bhakti? To jest Bhakti Vedanta. Vedanta Vadi czy Bhakti Vedanta są niestronnicze w rozdawaniu transcendentalnej wiedzy czy służby oddania. Dla nich nie ma żadnego wroga ani przyjaciela. Nikt nie jest wykształcony czy niewykształcony. Nikt nie jest szczególnie odpowiedni, aby przyjąć łaskę. Nikt nie jest szczególnie sprzyjający i nikt nie jest niesprzyjający. Bhaktivedantowie widzą ludzi w ogólności, że oni tracą czas na fałszywe, zmysłowe rzeczy. Ich czynność jest sprawić, żeby ignorancka masa ludzi ustanowiła swój utracony związek z Prayojana, utracony związek z osobą Boga. Dzięki takim wysiłkom nawet najbardziej zapomniane dusze są przywrócone do poczucia duchowego życia i tak będąc inicjowanymi przez Bhaktivedantę, ludzie w ogólności stopniowo uczynią postęp na ścieżce transcendentalnej realizacji. Inicjują chłopca, nawet zanim on zostanie samokontrolowany i był nieprzywiązany, dlatego Vedanta Vadi inicjowali chłopca nawet przed tym, zanim został w pełni się kontrolował i był nieprzywiązany do dziecięcych zabaw, ale przed inicjacją chłopiec stał się bardziej i bardziej zaawansowany w dyscyplinie, która jest niezwykle esencjonalna dla kogoś, który pragnie uczynić postęp w tej linii. W systemie Varnashrama Dharmy, który jest początkiem prawdziwego życia, mali chłopcy, pięcioletni, są wysyłani, aby zostali brahmacharinami
Vaishramya Guru, aby nauczyli się jedynie dyscypliny. Dopóki ktoś nie jest zdyscyplinowany, to jest jedyna kwalifikacja, że Narada Muni był zdyscyplinowany. Tak bardzo zdyscyplinowany, że on był małym chłopcem, mimo to on nie mógł mówić o jakimkolwiek nonsensie. On był tak zdyscyplinowany. Im bardziej zostaniemy zdyscyplinowani, jak to jest stwierdzone w pismach, to jest dyscyplina. I tym bardziej my zostaniemy zaawansowani. I naturalnie my otrzymamy łaskę mistrza duchowego i Kryszny. Poprzez łaskę mistrza, tam musi być łaska obydwóch z nich, Guru i Kryszny. Bez łaski Guru ktoś nie może otrzymać Kryszny i bez łaski Kryszny ktoś nie może otrzymać bonafide mistrza duchowego. To są takie powiązane terminy. Powinniśmy podążać tą metodą dyscyplinarną szczerze według kierownictwa mistrza duchowego. Wtedy to będzie bardzo, bardzo łatwe wrócić z powrotem do domu, do Boga. Narada Muni. Narada Muni w następnym życiu został. Narada znaczy, on wrócił z powrotem do domu, do Boga. On był wznieciony na Vaikuntha Lokę. Wtedy w następnym stworzeniu, aby rozprowadzać tą Bhakti Margę, on narodził się jako syn Brahmaji. Jego czynnością było przemieniać jedynie wszystkich innych w życie w oddaniu. Zobaczycie imię Narady Muniego w związku z Valmiki, w związku z Prahladą Maharają dawno, dawno temu. I nadal my również podążamy ścieżką Narady Muniego. Narada Pancharatra. Nasza metoda to Narada Pancharatra. Narada Muni jest pierwotnym mistrzem duchowym Vyasadevy, oryginalnym. I od Vyasadevy pochodzi nasza sukcesja uczniów. Dlatego Guru jest reprezentantem Vyasadevy. Na jego dzień narodzin ceremonia jest ofiarowana jako Vyasa Puja. To jest sukcesja uczniów. Dlatego powinniśmy próbować podążać za Narada Munim. Jest 12 Mahajanów, wielkich autorytetów, z tych 12 Narada Muni jest jednym z nich. Sambhu Narada Sambhu. Sambhu Narada Sambhu, yes. Tak. Sambhu, is not? Czy tak nie jest ten werset? Sambhu Narada Sambhu, Kapila Kumara Manu. So Narada's name is imię Narady tam jest. Jeden z Mahajanów. Narada Muni jest Mahajanem. I on został Mahajanem z powodu swoich wyrzeczeń i przestrzegania zasad. Każdy, kto podąża za Naradą, on również zostanie Mahajanem. To jest sukcesja uczniów. Dziękuję Wam bardzo. Jai Śla Prabhupada, Jai Acharya Deva.